Cześć tu! Aluś i tatuś! Siemanko! Dzisiaj sponsorem naszego programu jest Zła Lodówka. Zła Lodówka? A lodówka skąd jest? Z jakiej firmy? Z serii! A z jakiej firmy? Z Aspektów. Z Aspektów. Dziś kolejny odcineczek. Drugi, prawda? Dziś będziemy otwierać co, Olusiu? Co to jest? Bum. Storum. Co to jest, Olusiu? Pamiętasz, jak się nazywają? Zobaczymy, czy zapamięta. Pamiętacie w pierwszym odcinku? Nie pamiętał, jak się nazywa seria i jak się nazywa superbohater. Uwaga, sprawdzamy, ale usiądź normalnie tak, żeby cię było widać. Olusiu, żeby cię nie zasłaniać. Jak się nazywa ósma seria Zingsów, czyli tak naprawdę jak się powinno nazywać ją? Czyli Super Things. No jak? Kazum, no podpowiadałem ci. Kazum Kids, tak, od kida Kazuma. Pewnie ma to coś wspólnego. I, a co jest, jaki jest ultra rzadki? Neon. Blast. Neon Blast. A to wszystko mamy z Aspekto, gdzie? Za, na jakie hasło? Na Olus i Tatus. Bez polskich znaków. Bez polskich znaków, wpisane razem. Macie 5% rabatu. Ale ważna sprawa. Wiesz, do kiedy jest ważny ten rabat? Do końca września. Do końca września. I wiesz, ile za jaką kwotę maksymalnie można kupić z tym rabatem? Jaką? Za 1000 zł. Czujesz bazę? Ale jak z rabatem? No za, maksymalnie możesz zamówić tych super filmsów za 1000 zł, żeby skorzystać z naszego rabatu. Kumasz? A przy 1000 zł 5% rabatu, to wiesz, ile to jest? Ile? 50 zł. Czyli ktoś wydając 1000 płaci tylko 950. Okej, okay, mniej gadania, więcej otwierania. Ja jestem ciekaw, czego jesteś ciekaw tutaj? Powiedz. Tu jestem ciekaw po pierwsze jednej rzeczy. Jakiej? Jak się stworzył śmietnik? Jak się stworzył śmietnik? Może ludzie będzie historyjką. Ludzie nie jedzą śmieci. Ludzie nie jedzą śmieci, to prawda. Drugie, ja jestem ciekaw, czy tutaj są z nimi Zingsy, które odpowiadają za ich przemianę. Czyli znaczy ten, co się zamienił w śmieci, czy będzie śmieć Zings, czy będzie jakiś inny. I czy te Zingsy są normalnie w saszetkach? Chyba są. Tak coś kojarzę. Są w saszetkach, czy nie? Chyba tak. Chyba tak, otwieram. Uuu, trochę przypomnę. Nie, one nie są w saszetkach. One nie są w saszetkach? No ale poczekaj, no nie tu, tylko tu, zobaczę. One nie są w saszetkach. Pojemniczki na nie przypominają trochę jak w robotach Super Things Power Machines, prawda? Ale są bardziej miękkie. Ja pierwszego. Do pierwszego. Losuj i otwieraj. Ja mogę jakiegoś, czy nie? Albo nie. Zobaczymy, co jest w środku. To jest historyjka. Uuu, bracie. Ale ja. Jest gazetka. Czyli masz kosza na śmieci. I jest pokazane, ale czad! W każdej z tych saszetek jest pokazana historyjka, jak powstał dany bohater. Zobacz. Tutaj zaciekawiony chłopczyk, ja będę pokazywał tak, żeby widzę. Zaciekawiony chłopczyk idzie, zobaczy, że coś tam z kosza się jakby ulatnia, czy tam prądy idą. Podchodzi, a tu zgrywus Power Blast. Flash! I chłopczyk dotykający kosza zamienia się w złego trashera. Ale dlaczego złego? Nie wiem. Nie wiem, bo może był zły, zaskoczony, że go wystraszył. Właśnie nie wiem. Nie możemy rozgryźć tej na razie zagadki. Pokaż, co tam było. A, tarcza. Tarcza. Poczekaj, przesuniemy te fiksy, które były w ostatnim odcinku otwarte. Tarcza. Śmietnik. Tarcza wygląda czadersko, bo ma śmietnik narysowany. On jest, nie jest narysowany, tylko jakby naklejony. Z błyskawicą. Śmietnik, w którym grzebał ten chłopczyk. I chłopczyk, pokaż chłopczyka. Ale zaraz posadzisz. Najpierw pokaż widzom. Dobra. Co założyć? Okej. Jak? Wchodzi? Blasta? A zobacz, czy jeździ, czy się przewraca blast. Znaczy slider. Uuu, tak cienko, pokaż. Ale nie tu. Patrz, musisz puszczać tu dla widzów, a nie gdzieś tam puściłeś. Zobaczymy, czy dojedzie do telefonu, znaczy aparatu.
Uwaga. No, ale nie wystarczy, nie dojedzie na pewno. No jak nie? A właśnie, to poczekaj. Zobaczcie jak wygląda. Znaczy zobaczycie jak do was dojedzie. Jego rusza rączkami, rusza głową. Nie. Ana, tak? Nie wyciągaj. Nie śpiesz się, synu. Wkładamy tarczę. Proszę wycelować i trafić w telefon. Naciągnij. Ale nie podnoś, no Olek, no wiesz co, ty jesteś złośliwy. No i nie trafi. Nie to umiałeś trafić. Zobaczcie, tak wygląda czadersko odlotowsko. Naprawdę jest superowski. Bardzo mi się podoba. Jest z gumy. I są, znaczy z gumy ma ale on też pelerynę. Trochę. Nie, to jest. A nie, no na przykład jakby klap. Klapę można wyjąć, czy nie, żebyśmy nie wyrwali. Nie, to ona jest przyklejona. Jest przyklejona, ale można ją niestety odkleić. Ma tarczę, rusza rękoma gumową i jest super monoklocie blasta. Okej, jedziemy dalej. Czyli pierwszy zły. Kogo wylosowałeś tym razem? Drugi zły. Tu będziemy. Nie, tatuś, ty nie miałeś racji. Są te w saszetkach na przykład. Są, tak, to już powiedziałem, że chyba jednak nie mam racji, że są w saszetkach. Ale w innym kolorze, więc nie powtórka. Więc nie powtórka, okej, okay, otwieraj. Uuu, żeby sobie krzywdy. Kolejna. Ej, on nie ma tarczy. On nie ma tarczy, ale ma za to kij do rozwalania piniaty. Jak to zrobił ten złośliwy zgrywus Super Blast? Bez opowiadania, widzisz? Tu się chłopczyk bawił, nie mógł rozbić, celował, rozbił i wtedy się zmienił. Ale słuchaj, pytanie dlaczego? Przecież on się bawił, był zadowolony, albo może był zły, się denerwował, że nie może rozbić, dlatego stał się zły. Widzicie? No to historyjka następna. Oczywiście z tyłu też jest, jakie są postacie. I opisane jak mają na imię. Wiesz jak ten ma na imię? Jak? Smash Crash. A tamten, pamiętasz jak miał? Trasher. Trasher, Smash, a ten Smash Brash. A dzisiaj wyciągniesz Smash Crash. Dobra. Do tego piniata, czyli od tej piniaty zmienił się, to będzie układać z nicy. Czaru, nie możesz się ruszać na 3 sekundy. Już. Otrzymuję. Odczarowuję chyba chciałeś powiedzieć, tak? Okej, okay, odskoczy teraz to. Dobra, wyrzucamy to. To zamontuj mu piniatę. O nie! Bez głowy jest. Zobaczcie co się stało. Głowa się rozporowiła. A może to jest tak specjalnie? Nie jest tak specjalnie. Popsułeś zabawkę. Nie ciągnij się za głowę, kochanie. Ale ja nie ciągnąłem. No ciągnąłeś. Nie, tutaj na szczęście da się to złożyć. Ale tatuś... I ona jest, zobaczcie, ma na... Tatu, śmiesznie by było, gdyby to tak było specjalnie i tak, że się otwiera jak kopniaka. A może tak jest, że tak jest. Puch, dostaje i wylatuje z niego. Bo tu nie jest nic klejone, więc może tak jest. Ten nie ma głowy, ale może ma głowę. Nie jest nic klejone, to nie jest może nic... to tak jest. Może to tak jest. A już się na ciebie denerwowałem, że popsułeś. Główka się kręci, nóżki się ruszają. No, czekaj. Wczep broń. Okej. Okay. Wczepiam broń. Jednak wydaje mi się, że Oluś trochę to rozwalił. Ja. Bo to nie powinno się ciągnąć za głowę, kochanie. I trzeba będzie skleić, ale nic się takiego nie stało, bo jest cały i się rusza skleić tą główkę. Chyba, że jest inaczej. Jak wiecie, że można ją rozczepiać, tak jak Oluś wymyślił, że piniata i wylatuje, coś wkładamy do środka, to byłby fajny pomysł. Chociaż wydaje mi się, że teraz Oluś wymyślił fajny sposób. A, na to, a dlaczego to tak przesunąłeś? Okej, okay. To mamy dwóch. Znowu złego? Niedobrego w tym razie. Pizzę. Niedobrego pizzę. Dobrego. Powiedziałeś niedobrego. Powiedziałem dobrego. Nie, przecinek. Dobrego powinieneś powiedzieć, ale nie szkodzi, bo my jesteśmy... Dawaj, tylko nie ciągnij tym razem do góry. Patrzcie, jak wyciągacie, teraz ja... Ale poczekaj, dobrze. Tylko ci pokażę, żeby nie niszczyć zabawek. Żeby nie niszczyć zabawek. Patrzymy. Okej. Jak coś jest w takim miękkim plastiku, obkręcacie w drugą stronę i naciskacie. Wtedy wam spada się i pęka. A spróbuj, teraz tu naciskaj, ja już sięgnę tamtego. A on od pizzy, ale pizza w innym kolorze tutaj.
Bo w oryginalnym kreskówce była taki pizzowym kolorze, ale to jest zielona, zgniła troszkę. Czyli ale jakoś... jak tu, bo tu jest takie coś. A tu takie coś, to tu najpierw, bo tu jest ciśnięte. Głowę naciskasz ja i tak samo wyskakuje. Nie, no głowę nie naciskasz, naciskałeś tu korpus. Nie, to chyba tak jest. Okej, okay. Nieważne. Tak, tak samo też ma, każdy ma jakąś albo broń, albo obronę. Czyli ten ma tarczę. Tak się możemy zamontować, możemy. Czekaj, nie hałasuj. Wyrzucaj śmieci, żeby nie psuło. Poczekaj, czekaj, czekaj. Moment, moment, moment. Poczekaj. Bo jak zwykle nie. Nie, ja Olu z tobą nie będę już nagrywał, jeżeli nie będziesz pamiętał o najważniejszej sprawie. O łapkach w górę, subskrypcji, dzwoneczku. Pamiętajcie dużo. Zostawcie nas łapkę, to wyjmę kogoś kolejnego. Kolejnego czekamy. A ty? Albert, nie zostawiłeś. No. Ania, Kacper, nie zostawiłeś. Nie zostawili. No i ciocia Klocia też nie. No i Stefan Trzepak, Rzepak. Okej, okay. To mamy już trzech, zostało nam jeszcze trzech. A nie, to dobrego postawimy tu. Czekajcie, musimy jakoś to rozkręcić. Tu będą te Tinksy, z których się zamieniły. A gdzie jest Tinksy? Kolejny dobry? I to twój ulubiony? Niestety powtórka. Dlaczego? Powtórka Tinksa, którego wyrosowaliśmy. Ale nie szkodzi. Ej, jak łatwo się otwierały. No widzisz, może nie trzeba było się tak szarpać. Ja wam pokażę historię. A, nie pokazałem wam historyjkę pizzy. Ale pizzę to może oglądaliście już na odcinku. A gdzie masz to? A tu jest. A nie, to jest cukierka. To jest. Nie ma pizzy? O, jest pizza. Pokażę tobie najpierw, chcesz? Ale ja widziałem. A ty widziałeś, bo to było w kreskówce. Ci, co nie widzieli, proszę bardzo. A! I wpadajcie, poczekaj, zanim otworzysz, bo musimy powiedzieć. Wszystkie te figurki są gdzie? Poczekaj. Aspekto. Aspekto.pl na hasło Oluś, Olus i Tatuś bez polskich znaków macie 5% rabatu. Wpadajcie tam i tam w ogóle mają wszystkie serie, od pierwszej do ostatniej. Możecie kupować, zamawiać, jak coś wam brakuje. I jest pełno gier, i plecaków, i wszystkiego, pościeli, coś dla mamy, i coś dla taty. Naprawdę, warto wpadać, prawda? Co masz? O, jego bronią jest lizak. A czekaj, jak się lizak? A lizakiem jest dziewczyna chyba. Chyba, że to jest chłopak, tylko że ma dłuższe włosy. Nie, to jest dziewczyna. Dziewczyna. Zobaczcie, tu sobie giercuje i wcina liże lizaka i zgrywusz z blast podlatuje chlast. Cukierka, nie lizaka, tylko podjada cukierki, chlast, blast i zamienia się w cukierkowego superbohatera dobrego. Okej, okay, pokaż, zamontowałeś? Nie, nie. Bo to nic siłowo, tylko trzeba, kochanie, no spokojnie. Na tym, zobaczcie, lizaku ma błyskawice. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, na każdym z superbohaterów jest błyskawica, że zmienił ich kto? Blast, czyli mamy dwóch dobrych na dwóch. Nie, na jednym nie jest. Na którym nie ma błyskawicy? No powiedz mi. To ja ci pokażę, że gdzieś jest. Gdzie? No tu na hełmie ma taką jakby błyskawicę. Ale nie, mi chodzi, że na wszystkich broniach jest. A tu może jest z przodu? No z przodu jakiś znaczek. No może nie ma. No na tarczach, na takich większych powierzchniach. Okay. Tu ma tu ma. Więc, a w ogóle... Piorun. Czederski ten cukierek. Które ci się najbardziej na razie podoba? Bo mi ci najbardziej piniata, bo da się ją rozbijać. A mi się najbardziej na razie śmietnik podoba, wiesz? Ale tak na pierwszym... A gdzie jest z tego... Na pierwszym i pół śmietnik, a na pierwszym... Kolego, gdzie jest z tego Zinks? A tu jest. No, tu mamy Zinksa, mamy już czterech. Dwóch na dwóch. I teraz po ostatnim otwieramy razem, okej? Okay? Tak. Porządelu? No to dobra. Ale, no nie. Co nie? Dobrze. Trzy, cztery. Zobaczymy, kto jest dobry, a kto jest zły. Ja mam dobrego, wiadomo, że jestem dobry. A ty jesteś łobuziak. Łobuziak, ja to wyciągam. Ten dobry to soczek, ale nie soczek taki z kartoniku, jak wcześniej trafiliśmy w poprzednim odcinku soczka, tylko soczek butelczyna. I to chyba o smaku Coca-Coli. I ta też ma błyskawice. Ale tatuś, ja oglądałem jeszcze lodzika. Tak jak się tworzy ten lodzik. Tak? Widziałeś? To ja nie widziałem. Zaraz pokażemy. A gdzie tu broń mam? A, broń jest tu.
Soczek i bronią ona chyba chlapie, bo to zobaczcie. Na zdrowie, możesz zasłaniać buzię, kichać. Powiem wam szczerze, poszedł raz na basen chłopak i zobacz, kicha już. Zaczęły się szkoły, lekcje, już jest kichany. Jak my będziemy nagrywać, chłopie, jak ty będziesz chory? Zobaczcie. A ty zobacz, Oluś, poczekaj. Poczekaj, Olusiu, nie hałasuj. Ale na tym, on atakował tym. Nakładać tą lody. Lody! Okej, okay, ale spójrz, zobacz. Zobacz, jak jest fajnie zrobiona broń tego soczku. Znaczy nie soczku, to jest chyba Coca-Cola. Zobacz, jest słomka. Ja pokażę, najpierw widzą. To. Jest słomka i ze słomki wylatuje napój. Widzisz? Patrz. Podoba ci się? To jest drugi dla mnie najfajniejszy, bo są takie jakby krystaliczne wyglądają. Nie uważasz? Pamiętasz? Krystaliczne były w której serii? W drugiej? A co to wchodzi? Nie widzi, bo jestem w brodzie. Schował mi się w brodzie, ale kto to? Tu mamy trzeciego dobrego. Jestem zły! Znaczy dobrą. I mi pomoże w tym. Czyli poczekaj. Czyli, bo to też jest dziewczynka z tym soczkiem. Nie, to jest akurat... To jest lód, tu macie historykę z lodem. Jak powstał, zły. Ciaram tam tam. Chcecie nakładaczkę, to proszę. Ale pokaż tam, a nie bawisz się dla siebie, a nie dla widzów. Ale pokaż tu, bo nie widzę. Szybko, liter plast. Szybko, liter plast. Zrób mojego cukierka. Już, robi się. Jest. Pomogę ci. Dlatego Oluś chciał bardzo to otworzyć. Tak jak wy. Zobaczcie, tak powstało. Nie wiem, jak to nazwać. Cola, Fanta, Sprite. No picie. Jest zadowolona i ładna. I nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ile dziewczyn jest złych? Żadnej. A w dobrych? Dwie. Czyli wychodzi na to, że chłopaki są bardziej źli. Nieprawda, my jesteśmy super dobrzy. No poza Olusiem poszukiwcy. Wasze chłopie. Dobra, to tyle. Pamiętajcie o łapkach w górę, bo są bardzo potrzebne, żeby się kanał rozwijał. O łapkach lodzikowych, o łapkach soczkowych. Soczkowych. O subskrypcjach lamowych, o subskrypcjach pizzowych, o subskrypcjach śmietnikowych. I dzwoneczkach cukierkowych. I o dzwoneczku soczkowym. Dzwoneczku soczkowym. Okej, okay. Wpadajcie do Aspekto. 5% zniżki. Wszystkie rzeczy. I jeszcze pojawią się kolejne rzeczy, których jeszcze nie mamy, ale miejmy nadzieję, będziemy mieli już niedługo, wkrótce na Aspekto. Obserwujcie i kupujcie. I pamiętajcie, łapki w górę zostawiajcie. Pa, ha! Pomachaj, czym wyłączasz? Wiem czym. No czym? O właśnie, slajda puść. Nie wiem Slajdera. Czym. No czym? Dobra, to ci się nie wtrąca, no. Polej was. Polej.